Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i mamy po raz kolejny przedstawienie postaci widzów. Wiem, że ostatnio ta seria nie pojawiała się na kanale, w sumie to około miesiąc chyba od ostatniego odcinka już minął, no ale tak jak wspominałem w tamtym odcinku, chcę, aby troszeczkę mniejsza była częstotliwość tych filmów, żeby tym po prostu nie spamować, tam powiedzmy 1-2 na miesiąc będą jak najbardziej ok. Druga sprawa, że teraz kanał zdominował troszeczkę Bardi nowy serwer, więc no co chwilę coś z tego Barda się pojawia, no i niektórzy już tutaj ze swoimi zgłoszeniami, tak jak na przykład Hergon, czekają od połowy czerwca, więc bardzo długo, no ale tak jak wspomniałem, nigdzie te zgłoszenia nie przepadają, cały czas je mam i prędzej czy później każdy się swojej kolei, że tak powiem, doczeka, o ile mogę w ogóle tak powiedzieć. Na wstępie pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Przypominam, że aby wziąć udział w tej serii, należy mieć tak, albo level 400+, albo być wspierającym, albo tam subskrybentem na Twitchu. Jeżeli macie poziom 400+, to wchodzicie na Discorda, wchodzicie tam na kanał Boty, przypięte wiadomości i macie odpowiedniego bota od tego, żeby tam wybrać przedstawienie postaci i odpowiedzieć na kilka pytań właśnie odnośnie waszej postaci. Natomiast jeżeli jesteście wspierającym na YouTubie albo subskrybującym na Twitchu, to wtedy możecie nawet postać 10 levelem zgłosić i nie będzie z tym problemu. No i jeszcze możecie oczywiście wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i to już bardziej pod koniec filmu, piszcie komentarze, która postać w dzisiejszym odcinku wam się najbardziej spodobała. Odcinek jest nagrywany 4 września, ja go chyba wrzucę 5 września, więc dużego opóźnienia nie będzie, ale na wszelki wypadek, jakby coś tam, wiecie, poszło inaczej, jakbym tam później wrzucił, to chcę, żebyście wiedzieli, z jakiego dnia dokładnie te postacie są. No i okej, mamy pierwszą postać, serwer 38 Polski, Hergon, jak widzicie, zwiadowca, i co on tutaj nam ciekawego napisał? Po pierwsze, że styl gry grzybiarz, no i dodatkowe informacje. Start prawie 4 miesiące po starcie serwera, to też warto tutaj jakby uwzględnić, dlatego że zobaczcie, Hergon jest w tym momencie top 15 serwera, tu mi się, o dokładnie, zaraz mi się topka naprawi, top 15 zaczynając 4 miesiące później, no to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Aktualnie przymierzam się do przejścia na eko, trochę żałuję, że nie trzymałem lochów, tylko na bieżąco wszystko klikałem, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, tylko przejdź do przodu. No i dokładnie, to jest bardzo dobre podejście, dlatego że w Shakesie liczy się tak naprawdę najbardziej wytrwałość, bo jednak po tych kilku latach gry bardzo dużo osób odpada, no a tutaj najwytrwalsi, powiedzmy, zostaną i tą topkę wbiją, no praktycznie top 10, nie, serwera, te osoby, które tam, tak jak mówię, są najbardziej wytrwałe, a nie te, które wydały najwięcej grzybów. No i dobra, możemy zaczynać powolutku. Co tutaj u Hergona? Przede wszystkim może opis. Start 26 lipca, więc tak jak napisał, serwer ten startował chyba jakoś tam w kwietniu, jak dobrze pamiętam, więc faktycznie jest troszeczkę opóźniony ten start. Mamy wszystkie tutaj przedziały, setny level, dwusetny i tak dalej, kiedy ukończył wieżę, kiedy ukończył tornado, od 440 levela gra na golda, to też ciekawostka. No i dobra, zwróćmy uwagę przede wszystkim na podstawki, boki 2300, no to troszkę ja bym dał mniej, to standardowo zaczyna się moja gadka, natomiast no te boki 2300 troszeczkę za duże, ale też nie ma tragedii, po prostu już nie dawaj w nie. Szczęścia widzę, że też 2300 tutaj wbiłeś, więc w miarę tak samo. No to też moim zdaniem troszeczkę za dużo, ale jeszcze tego golda jakoś dużo nie straciłeś, więc nie ma problemu. No i teraz tak, zręczność mamy 33 tysiące i HP mamy 12,5 tysiąca. Szczerze mówiąc, chyba podstawy są naprawdę ok, jak na to, że zacząłeś później i tak dalej. Mogę tutaj się w sumie porównać do swojej postaci, jak to wyglądało. Tu mamy 43 tysiące i 14 tysięcy. No ale wiadomo, ja tu grałem od startu, ja tu grałem na golda już od 400 levela, jak dobrze pamiętam, więc ta różnica jest, no ale tutaj zdecydowanie te podstawki wyglądają ładnie. Co mamy więcej? Itemki ulepszone z tego, co widzę, razy 15 i to praktycznie wszystkie, tu pierścionek tylko razy 13, ale generalnie bardzo spoko ulepszenia jak na ten etap gry, bardzo fajnie, ja też miałem tu itemki razy 15 poulepszane, więc tu akurat tych surek jakoś dużo nigdzie nie straciłeś, to akurat git. No i co? Klaserek 99,5%, brakuje ci tam, pewnie zgaduję, że z karuzeli z idolami kilku naklejek, tak, to masz wszystko, więc generalnie bardzo fajna postać, bardzo fajnie to prowadzisz, jak namówię, ten opóźniony start, a my możemy lecieć dalej. Tu może się jeszcze dogram co do Hergona, bo w sumie sprawdziłem te statystyki, ale tak się za bardzo do nich nie odniosłem, jak zawsze, no ale patrząc na to, że jesteś zwiadowcą, patrząc na to, że tutaj w tym top 15 bardzo dużo postaci jest na zręczność, dlatego że mamy, no, łowcę demonów jednego, drugiego, trzeciego, tutaj jakiś zwiadowca, tu następny, tu Exodia, no to myślę, że
ten rozstrzał, który zrobiłeś, że tej zręczności o wiele więcej aniżeli tego HP, jest w miarę poprawne. Co prawda są tu jeszcze jacyś paladyni, magowie, tu jakiś wojownik, także różnie to wygląda, ale na ten moment jeszcze to wygląda w miarę git, chociaż ja bym może powoli, może na przykład, nie wiem, dobił do zręczności 40 tysięcy, a potem sobie leciał do jakichś 20 tysięcy HP, coś takiego, żeby też za bardzo tu tą główną statystyką od HP nie odjechać, ale na ten moment wydaje mi się, że to jest ok. To jeszcze taka dogrywka z mojej strony, bo totalnie zapomniałem, a może byłbyś tego ciekaw. Kolejna postać, serwer 37 Polski, Felipso Kosos, mamy paladyna. Felipso tutaj kojarzę, bo w ogóle to jest chyba widz od praktycznie początków kanału, zawsze gdzieś tam się przewijał, czy to w komentarzach, czy to na Discordzie, więc bardzo dobrze go kojarzę. No i co on tutaj napisał? Styl gry eko i dodatkowe informacje. Ta postać jest pierwszą, jaką stworzyłem i się na niej uczyłem grać, przez co popełniałem masę błędów, między innymi takie jak siedzenie samotnie w gildii do około 70 levela, wydawanie grzybów w błoto lub levelowanie niewłaściwej staty. Okej, zaraz zobaczymy, jak to tu wygląda u ciebie. Natomiast sam fakt tego, że jesteś już w top 100 tego serwera, no serwer jest dość stary. Ja tu w ogóle musiałem, żeby wejść na ten serwer, to zalogować się na swoje stare konto i zobaczyłem, że na Berserku, na którym nie gram już od stycznia, tam chyba od 11, jak dobrze pamiętam, bo sobie spojrzałem w opis, no to mamy w dalszym ciągu top 10 tego serwera, więc no serwer tutaj zdecydowanie jest bardzo, bardzo już wymarły, chyba mogę tak to nazwać, a ty i tak tutaj dzięki temu właśnie, że tak jak wspomniałem wcześniej, ludzie wytrwali, cały czas idą do góry, pną się tutaj w tym rankingu, no to sobie cały czas lecisz, no i mamy już top 87 tego serwera, więc bardzo ładnie. I zwróćmy uwagę, przede wszystkim opis, bo nie chcę tu na pewno tego zapomnieć, zrobić, tak jak mi się to zdarza, człowiek, który nie wie, co ze sobą zrobić. Top pozycja mamy 70, poziom 300 kiedy wbił, poziom 400, zobaczcie, poziom 400 po ponad roku, co ciekawe, poziom 500 jeszcze nie ma, 432 w tym momencie. No i okej, w opisie generalnie nic ciekawego nie ma, więc lecimy dalej. 93% klaserka, jak na 432 level, nie wiem, czy to nie jest troszeczkę za mało, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że mógłbyś tutaj tego klasera jeszcze podbić, nie wiem, czego ci dokładnie brakuje, no ale 93% to raczej na o wiele niższym levelu się już ma przeważnie, więc zdecydowanie tego klaserka, coś ci tam brakuje, coś tam jeszcze możesz podszlifować. Boczki widzę, że po około 2000, szczęścia tak samo, no to trochę za dużo, ale nie ma tragedii. No i teraz tak, siła mamy 9200 i mamy 6600 HP. Jak na, bo tam się w ogóle nie odniosłem co do rozstrzału statystyk, ale wydaje mi się, że jest dobry, jeżeli chodzi o poprzednią postać, jak na tutaj tego paladyna, wydaje mi się, że to jest całkiem ok, w sensie troszkę tu masz przewagi siły nad HP, ale mimo wszystko generalnie jest to w miarę ok, bo no wiadomo, niektórzy tutaj idą paladynem 1:1, niektórzy tam robią jakąś przewagę, no ale tej przewagi nie ma co jakiejś nie wiadomo jakiej robić, czyli na przykład nie wiem 20 tysięcy siły, a 5 tysięcy HP, jeżeli mowa o paladynie, więc ten rozstrzał moim zdaniem jest jak najbardziej git. No i teraz itemki, wszystko poulepszane około razy 9 razy 10, tutaj broń razy 12, no ale wszystko jest mniej więcej ulepszone tak jak być powinno w miarę równomiernie, więc chyba oprócz tego klaserka za bardzo nie mam do czego się doczepić. Bardzo, bardzo spoko postać, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 49 międzynarodowy, no i mamy Vendettę. Myślę, że wielu osobom dobrze znany gracz, dlatego że udziela się tam w wielu społecznościach, wielu tam twórców komentuje jakieś filmy i tak dalej. Swoją drogą ogromna wiedza, troszeczkę tutaj się podliżę, ktoś może tak to zinterpretować, no ale tak, Vendetta, jak ja tam zaczynałem nagrywać i tak dalej, to również z wielu błędów mnie wyprowadzał, wiele mi tam jakichś wskazówek dawał i tak dalej. Więc generalnie Vendetta bardzo dobry gracz, no i postanowił wystartować magiem na serwerze 49 międzynarodowym, no i zobaczcie, że na tym 49 W wbił sobie top 1 w tym momencie, 453 level, więc w ogóle chyba najwyższy level na serwerze, jak się nie mylę, tutaj jak tak na szybko przeglądam topkę, no to faktycznie tu mamy jakiś 451, nie wiem jak to wygląda oczywiście ze stopowaniem lochów u innych i tak dalej, czy ktoś to robi, czy też nie, no ale tak czy inaczej Vendetta tym magiem wbił top 1, więc kolejny widz na tej pozycji, zawsze to cieszy jak tam na odcinku się przynajmniej jedna taka osoba trafi. No i dobra, zwróćmy uwagę, co tu Vendetta przede wszystkim napisał. Napisał, że styl gry eko, co ciekawe, z tego co wiem Vendetta wydał chyba około 50 tysięcy grzybów na tą postać. No W49 już troszkę stoi jakby nie patrzeć, więc to 50 tysięcy grzybów czy tam 54, coś takiego się troszkę można powiedzieć rozłożyło w czasie, może teraz już jest więcej, nie wiem. No ale nie wiem, no bardziej bym tu pod grzybiarza jednak zaliczył tą postać.
postać aniżeli po Deacon, ale nieistotne. No i mamy dodatkowe informacje. Lochy przeklikałem dzisiaj i zaczynam już iść w Golda 100%. To było 18 czerwca i to było... on miał wtedy 437 poziom. To w ogóle też myślę, że warto zaznaczyć. Zostały już tylko dwie osoby, co grają pod Expa i mają zapisane lochy, reszta już gra pod Gold. Obecnie top 2 bazowe statystyki na serwerze. Kopalnia 25, został jeden gem do wymiany. Inta obecnie zostałem na 13 tysięcy, lecę w HP do 8 tysięcy. Z tego względu, że lepiej mi to wyjdzie w PvP po przeanalizowaniu walk ze wszystkimi moimi przeciwnikami na arenie. Okej, no to tutaj Vendetta się ładnie rozpisał. Fakt faktem, że to było już, no powiedzmy, prawie 3 miesiące temu, więc troszkę się tu zmieniło, no ale to top 1 jest trzymane, więc to myślę, że najważniejsze. No i dobra, zobaczmy opis, co tu ciekawego. O, mamy, to jest tylko 2022 rok, okej, no to w 2022 roku wydał niecałe 6000 grzybów, jeżeli wierzyć temu, co ma w opisie, no to to jest bardzo dobry wynik, no już mamy powiedzmy 2/3 roku za nami około, chyba mogę tak powiedzieć, no i tutaj tylko dwie paczuszki niecałe, czyli powiedzmy tam 8 stówek, jak na taką postać top 1, tu jest też, myślę, że warte zaznaczenia to, że to jest W49, więc tu większość takich mocnych grzybiarzy czekało na to W50, dlatego serwer też miał niższy poziom, oczywiście tutaj nie umniejszając nikomu, no ale tak czy inaczej to jest właśnie, to są dobre serwery, gdy ktoś chce mniejszym kosztem wbić wysoki ranking, bo nie każdemu zależy tam, wiecie, na okrągłych numerach i tak dalej, no i właśnie Vendetta do takich graczy należy, no i tak jak mówię, bardzo, bardzo malutko tutaj, jeżeli chodzi o ten rok wydał, tak jak mówię, jeżeli wierzyć opisowi, no i dobra, mamy tutaj, kiedy wystartował, 28 maja, 300 level, 400 level, drugi magi 9 na serwerze, co ciekawe, 450 level pierwszy na serwerze, to też warto zaznaczyć, no i 500 level nadchodzi. Okej, więc mamy daty standardowo w opisie i dobra, jak to tu wygląda? Boczki po 1700, więc to jest, myślę, że tak okej, tu wiadomo, ja i tak zostałem na mniejszym poziomie, te boki zawsze tam przypadkiem wlecą, czy to z jakichś osiągnięć, czy tam powiedzmy jakaś misja będzie akurat dnia, żeby zwiększyć tam bok czy coś, to zawsze troszkę tych boków wleci, ale to jest jeszcze taki bardzo akceptowalny poziom, bym powiedział nawet. No i mamy prawie 15 tysięcy inteligencji w podstawie i HP 11 tysięcy. No tu Vendetta analizował, tak jak sam napisał, że taki rozstrzał mu akurat się podoba i taki jest ok, jak na ten serwer i jak na jego przeciwników, więc ja tu nie będę dyskutował z tym, tylko po prostu sobie obczajmy. Klaserka 99,32, więc jak najbardziej spoko jak na ten level. No i co? EQ możemy jeszcze zerknąć, razy 12 poulepszane, tu trochę razy 11, więc powiedzmy, że w miarę równomiernie. Także no co? Bardzo fajna postać, gratuluję top 1 ode mnie, no a my możemy lecieć dalej. Mamy kolejną postać, serwer 40 polski, więc prawie roczny serwer, Pingwinek Skoi, który wcześniej miał troszeczkę inny nick, ale tu się domyśliłem, o kogo chodzi, bo chodzi o Pilola, znanego pewnie wielu osobom ze streamków naszych, no i napisane, że styl gry eko i dodatkowe informacje, dość sporo błędów popełniłem w początkowej fazie gry, głównie w pupilach. Okej, no to w to się tam powiedzmy nie zagłębiamy, pupile to jest akurat taka rzecz, którą bardzo łatwo z czasem wyprostować. No ale mamy 186 pozycję na prawie rocznym serwerze, jak na eko, chyba okej wynik, nie? W sensie to jest serwer polski, na pewno mogło być troszeczkę lepiej, ale tak czy inaczej jest to na pewno dobry wynik. No i dobra, tyle jeżeli chodzi tu o informacje od Pingwinka, zobaczmy jak wygląda jego postać. 97% klaserka, chyba jak na 368 level to jest okej, nie wiadomo też czy sejwuje lochy czy nie, no w sumie to trochę za wcześnie na sejwowanie, ale też na pewno myślę, że tutaj jakiś itemów wielu mu nie brakuje, tylko to są głównie tam jacyś przeciwnicy z lochów i tak dalej. No i co mamy więcej? Jeżeli chodzi o opis, tu mamy no w sumie chyba nic ciekawego z tego co widzę, więc dobra, w opis możemy powiedzmy zignorować. No i teraz tak, boczki po 1700, szczęście tak samo, prawie 1800, więc tak jak wspominałem wcześniej, dość akceptowalne, że tak powiem. I teraz jeżeli chodzi o zręczność, mamy 4800, no i HP 3,5, więc tak, dopiero co tutaj, jeżeli chodzi o HP, to dobiłeś do 10 milionów za statystykę. Zręczności też tutaj troszkę odbiłeś, powiedzmy, odbiegłeś, chciałem powiedzieć, ale nie wiem, czy to dobre słowo. Mamy 4800, więc chyba jest ok, nie? W sensie tu powoli te staty dopiero ci się rozwijają. To jeszcze nie jest jakaś tam postać, powiedzmy, 450+, żeby to jakoś inaczej wyglądało. No ale tak czy inaczej...
moim zdaniem okej, że na razie to HP sobie zostawiłeś na tym zwiadzie, lecisz sobie teraz głównie w zręczność. Ja osobiście takie coś również bym robił, szczerze mówiąc. No i teraz tak, itemki polepszane, widzę, że też razy 9, razy 10 około, także też w miarę git. No kurde, szczerze zdziwiłem się, ale za bardzo nie ma do czego się przyczepić. Spoko postać, rozwija ją tutaj dalej, powoli się wspinaj w tym rankingu. Serwer już, tak jak mówię, ma prawie rok, więc tutaj powoli ludzie standardowo będą kończyć niestety, więc tam w tym rankingu pewnie będziesz cały czas szedł do góry, więc no co, tak jak mówię, raczej nie ma za bardzo do czego się przyczepić, może ewentualnie ten klaser, no ale to standardowo, jak czegoś tam nie masz, to sobie posprawdzaj, pozdobywaj, ale raczej chyba 97% na takim levelu to jest wynik w miarę normalny, więc dobra, to by było na tyle, a my lecimy dalej. Kolejna postać, serwer 47 międzynarodowy Dripixo, który gra druidem, no i cóż mogę powiedzieć, zgłoszenie było pod koniec czerwca, więc już jakiś czas temu. Za wiele leveli nie wbiłeś od tamtej pory. Nie wiem, czy nadal tu grasz, ale widzę, że jakaś podka jest, więc może faktycznie tutaj coś wchodzisz i tak dalej, no ale chyba bardzo rzadko z tego co widzę, no ale dobra, zgłoszenie jest, miałeś tutaj subika z tego co widzę, więc jak najbardziej możemy sobie tą postać obczaić. Tak jak mówię, serwer 47 międzynarodowy, czyli serwer, na którym grałem swoim zwiadowcą free to play. I co Dripixo tu napisał? Styl gry free to play, no i dodatkowe informacje, pozdrawiam gildię Polish Jajca. Okej, pozdrawiamy również, widzimy, że w dalszym ciągu w tej gildii jesteś, więc dobra, zobaczmy. 264 level, klaser przede wszystkim, to jest to, co się rzuca w oczy. No 55% na tym levelu, tragedia. Szczerze mówiąc, tragedia, to już w ogóle chyba, nie wiem, z 80% albo nawet więcej powinieneś mieć na takim 264, więc tu zdecydowanie, w sumie to jest stary serwer, więc nawet nie wiem, czy nie z 85, szczerze mówiąc. No więc klaser tu zdecydowanie do poprawy. Kolejna rzecz to grasz z tego co widzę druidem, tak jak już wspomniałem. Dobra, spójrzmy sobie, itemki poulepszane razy 4, razy 5. No ja tu szczerze mówiąc jeszcze bym tych itemów nie ulepszał, tutaj broń razy 2, bo to mimo wszystko troszeczkę za wcześnie, a tak jak mówię, lepiej te itemki po prostu sobie odłożyć, trochę tego metalu, tego kryształu i ulepszyć tam jakoś na 300+, jak już będziesz rzadziej te itemy zmieniał i nie tracił tego kryształu. Więc to jest taka moja sugestia. Ja co prawda zrobiłem inaczej na swoim bardzie, ale to dlatego, że był ten pakiet wakacyjny, był tam metal i tak dalej. Musiałem się, że tak powiem, do topki dostosować, no ale mówię, tu bym jeszcze sobie dał spokój z tym ulepszaniem, chociaż no jakoś bardzo nie poulepszałeś, więc powiedzmy, że tragedii nie ma. Boczki masz tak, posie, tu widzę, że siły niecałe 700, tu masz 1000 zręczności, inteligencji 2000, HP prawie 2000, szczęścia 1300. No tak, szczęścia już bym nie dawał, boczki tam bym w międzyczasie podbił do tego około 1200-1300, żeby mieć z głowy. No i widzę, że statystykami główną i HP idziesz 1:1, więc w sensie no prawie 1:1, wiadomo, ale to jest jak najbardziej ok. Teraz powstała taka taktyka, żeby iść 1:1 w tej głównej statystyce i HP, nieważne kim się gra, dopóki obie nie będą kosztować 10 milionów i myślę, że to jest całkiem spoko, więc tutaj ty widzę, że mniej więcej się tym kierowałeś, tak więc powiedzmy, że nie jest to wcale takie złe. No i co ja mogę więcej powiedzieć? Zobaczymy jeszcze opis, w opisie nic nie ma oprócz high, więc powiedzmy niech będzie. No ale tak czy inaczej, no nie wiem, ciężko mi coś więcej powiedzieć, szczerze mówiąc. No to jest postać, która dopiero się rozbija, to jest na obecne standardy Shakesa bardzo niski poziom, więc no tu zdecydowanie klaser do poprawy i to bardzo, bardzo mocno. To jest jedyna rzecz, do której się mogę przyczepić. No a cała reszta raczej w miarę, powiedzmy, poprawna, nie? Chociaż tu bardzo dużo tego patracisz, jeżeli chodzi o klaser. No i tak jak mówię, od końcówki czerwca wbiłeś zaledwie, tu miałeś 241 w zgłoszeniu, więc wbiłeś tam powiedzmy 23 levele, także no to nie jest za dużo. Mówię, nie wiem, czy jeszcze grasz, czy jeszcze nie grasz, no ale zgłoszenie było, więc postać przedstawiona również była, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 39 polski, Bambiko, gra berserkiem. No i co on nam tutaj napisał? Po pierwsze styl gry free to play, po drugie dodatkowe informacje, to moje lochy, gram od samego początku serwera, ale miałem przerwę ponad rok. Jest to moja pierwsza postać, więc było na niej popełnione dużo błędów. No loszków nie będę pokazywał, bo zgłoszenie było 30 czerwca, więc pewnie sporo się zmieniło od tamtego czasu. Tak czy inaczej, z tego co widzę, Bambiko w dalszym ciągu gra aktywnie, no bo tutaj komplet potek praktycznie. Klasera masz prawie 80%, więc jak na ten poziom, to powiedzmy, że jest akceptowalna wartość. Na pewno jeszcze tam możesz troszkę wycisnąć, no ale w porównaniu do poprzedniego kolegi, no to jest zdecydowanie przepaść, że tak powiem. Będę tu się odnosił, bo levele bardzo podobne. No i
dobra, jeżeli chodzi o statystyki, może opis na początku, a w opisie nic nie ma, okej, to nieważne. Statystyki, tu widzę, że masz troszkę ponad 900 inteligencji, 960 zręczności, no tak jak inteligencję jako berek sobie możesz odpuścić, bo tutaj przez tych magów w lochach przechodzisz tak o jak przecinak, tak tej zręczności jeszcze możesz troszkę wiadomo podbić, szczęścia 1100, no to no na razie powiedzmy, że okej. No i tak, 2450 prawie siły i niecałe 1800 HP. Szczerze, ten rozstrzał jak na berserka, który wiadomo, że on tutaj ma iść tylko w siłę, jest jak najbardziej w porządku. Tu widzę, że masz dużo gemów na HP, no w sensie, no może nie dużo, ale dwa są, tak czy inaczej. Te gemy na HP zdecydowanie bym wymienił na gemy na siłę, ale to też jakby masz dużo czarnych gemów, masz tutaj ten legendarny, to te HP nie jest ci praktycznie wcale potrzebne jako berserkowi. Przeważnie nie zwracam uwagę na takie rzeczy, bo gemy, jako zwłaszcza gracz free to play, to jest kwestia szczęścia, nie? Może mu akurat żadne nie leciały, więc wrzucił tutaj na HP, żeby było cokolwiek. Tak czy inaczej, jak będziesz miał okazję, to po prostu te gemiki na HP sobie wywal. No i co? Tak jak mówię, rozstrzał statystyk jak na berka, moim zdaniem spoko. Klaserek też, jeszcze tam szlifuj go, ale jest, tak jak wspomniałem, na akceptowalnym poziomie. Itemki poulepszane razy 5, tu widzę, że budki razy 3. No to samo, co wspominałem przy okazji poprzedniego kolegi, poprzedniego widza. Jeżeli chodzi o ten poziom, no to ja bym jeszcze się wstrzymał tutaj z ulepszaniem tych przedmiotów, dlatego że jeszcze je pewnie w miarę często wymieniasz, więc no wiadomo, tam może jakieś razy 2, góra razy 3, no to jeszcze okej, no ale razy 5 to już może troszkę za dużo, chociaż jeszcze nie ma tragedii, bo tak po takim 300 poziomie około te itemki będziesz o wiele rzadziej wymieniał, no i wtedy lepiej więcej tutaj surowcy od kowala w nie zainwestować. Tak czy inaczej nie ma tragedii, tak jak wspomniałem, spoko postać jak na free to play, tak jak mówię, jakichś tutaj większych, że tak powiem, zarzutów nie mam. Bardzo fajnie, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 43 międzynarodowy, mamy Netroxa Berserka, 410 poziom. Niestety akurat trafiliśmy, że jest w ekwipunku do awanturniczości, dokładnie, w sensie do robienia awki, bo tutaj premia do złota, premia do PD, więc szkoda. No ale tak jak mówię, ja na ekwipunek akurat nie zwracam jakiejś dużej uwagi, więc jest jak jest. No i co napisał Netrox, że gra free to play, no i dodatkowe informacje, gram free to play i sejwuję lożki do 420 levela i przechodzę na golda. Okej, no to jest to powiedzmy jakaś taktyka, 420 level, tak jak wspominałem w filmie, może troszkę za wcześnie, jeszcze jeżeli tu planujesz iść na golda, jeszcze tam bym powiedzmy troszkę więcej przetrzymał, że tak powiem, no ale tak czy inaczej nie jest to wcale jakieś głupie, bo no ten 420 to już wiadomo, z tej największej górki powiedzmy expa skorzystałeś, że tak powiem. No i dobra, lecimy, co tutaj mamy, 98,5% klasera, jak najbardziej w porządku jak na ten level, nie ma do czego się przyczepić, mamy boczki po 1800 i to równiutko, szczęścia masz 2300, no to tego szczęścia trochę za dużo tutaj wrzuciłeś, ale jeszcze nie ma tragedii. No i teraz tak, siła 8000 i 3500 wytrzymałości. Szczerze, dobry rozkład, po raz kolejny mamy do czynienia z berserkiem, więc to jakby ta siła to jest najważniejsza rzecz dla nas, bo po prostu musimy lecieć, tak jak już wspomniałem wcześniej, jak przecinak i tyle, więc tu powiedzmy, że się do tego nie przyczepię, jest jak najbardziej ok. No i dobra, coś mamy jeszcze w opisie. Aha, mamy kiedy wystartował, kiedy wbił 400 level, 500 sobie już obliczył, że na jakoś 2025 roku wbije. Mamy też jakieś inne postacie, więc dobra, postać, no mówię, nie odniosę się tutaj do ekwipunku, bo jest akurat ubrane to na awkę. Tak czy inaczej postać bardzo, bardzo fajna, jak na gracza free to play, widać, że tutaj regularnie klikana i powiedzmy, że to co masz robić, to rób dalej, powolutku do przodu i będzie jak najbardziej w porządku, bo i tak tutaj długo wytrwałem. Jako gracz free to play ponad 400 poziom to jest fajne osiągnięcie. Także tak jak mówię, masz jakiś cel, masz jakieś plany tutaj już daleko idące, zresztą jak widzimy, także powodzonka. No a co, my lecimy dalej. Kolejna postać, serwer 35 Polski, no i mamy paladyna dobrodziej.pl, który jest w top 35 tego serwera, więc też bardzo fajnie. I co dobrodziej nam ciekawego napisał? Po pierwsze, że gra free to play, o to bardzo ciekawe, zobaczcie, to jest właśnie zawsze fajny przykład, że dużo osób mówi, że free to play nie da się nic osiągnąć i tak dalej, no a tutaj mamy top 35 naprawdę mocnego serwera, bo serwer 35 Polski to jest bardzo, bardzo mocny serwer, bo to był pierwszy serwer po dłuższej przerwie od tych polskich serwerów i tu naprawdę bardzo dużo mocnych osób gra na nim, więc jak widzicie da się osiągnąć, mamy top 35, oczywiście wiadomo, zaraz tutaj mu ktoś będzie zaglądał, że tak powiem, do Mushroom Spade'a, czy na pewno nic nie kupił, czy to, czy tamto, no ale to jest argument, że tak powiem, osób nie
cierpliwych, bo faktycznie w, powiedzmy rok, dwa nawet, zależy też oczywiście od poziomu serwera, no ale w rok, dwa free to play ciężko jest tutaj do jakiegoś wyższego rankingu się wbić, natomiast no po dłuższym czasie, jak ktoś jest cierpliwy i sumiennie codziennie klika, jako free to play też bardzo dużo czasu na tą grę trzeba poświęcać, to też w ogóle swoją drogą, jak tutaj ktoś sumiennie klika, no to tak czy inaczej prędzej czy później w tym rankingu będzie wysoko. No i właśnie, Dobrodziej napisał, że gra free to play i napisał tak: gram od początku serwera 28 września 2018 dokładnie, bo wtedy wychodził 35 Polski, nie wydałem na grę żadnych pieniędzy, o to też doprecyzował, że tak powiem. Gram od 400 poziomu na Golda, najlepsza pozycja na tym serwerze 30, czyli dobra, był jeszcze wyżej tutaj jak widzimy, teraz troszeczkę spadł. Zarządca areny E50 bez skipów i aby ulepszona toaleta. W pupilach każdy żywioł między 1800 a 2000 karmień. Strefa świata zamknięta, twierdza, kopalnia 50 poziom, skarbiec 26 poziom, reszta full. Niestety fortyfikacja, magowie i łucznicy też. Podziemia, kopalnia złota 76 poziom, reszta full, władca 2500 ulepszeń. Dobra, bardzo ładnie opisał swoją postać. Możecie tak w ogóle robić, jak się tam będziecie zgłaszać w przyszłości. No ale bardzo, bardzo spoko. No i tak jak napisał, nie wydał na grę żadnych pieniędzy, więc to tym bardziej cieszy. W ogóle tutaj bardzo fajnie też te podziemia. Zobaczcie, kopalnia złota 76 poziom, to też już bardzo wysoko. Kopalnia na 50 poziomie, tak jak mówię, bez żadnych skipów. To było w ogóle 30 czerwca zgłoszenie. To też warto zaznaczyć, że minęło dużo czasu od tej pory, więc tu już na pewno to wygląda jeszcze lepiej, no ale dobra, zobaczmy, przede wszystkim opis, czy mamy coś ciekawego, nie, tu chyba nic ciekawego, jakiś wierszyk, 400 poziom, kiedy wbił, kiedy tornado zakończył i kiedy strefę światła na 462 levelu, dobra, niestety znowu osoba, która siedzi w ekwipunku do awki, w sensie akurat może robi awkę albo coś, no ale niestety akurat na nagraniu tak trafiliśmy, więc trudno. Tu widzę, że niektóre itemki masz założone normalnie i widzę, że są ulepszone razy 11, więc zgaduję, że pozostałe też, także jak najbardziej ok. Co dalej? Mamy prawie, no powiedzmy 19600 siły, 13000 HP, boczki masz po 2100, szczęście też 2100, klaserka 99,30, więc spoko jak na ten level. Boczki delikatnie moim oczywiście zdaniem za duże, ale też nie ma jakiejś przesady, więc nie ma problemu. No i co? Prawie 20000 siły, 13000 HP, jak na paladyna, spoko rozkład, tutaj troszkę przewagę tej siły robisz, no ale nie ma co się dziwić, tutaj, chociaż nie, teraz kurde ty, jak to się pozmieniało w ogóle ta topka, ja tu dawno nie byłem na tym serwerze, ale zobaczcie, to był serwer, gdzie startował paladyn, więc można by oczekiwać, że w tej ścisłej topce będą, będzie większość paladynów, a tu mamy jakąś dominację magów, tu jacyś zwiadowcy, no to jeden to jest paladyn w tym momencie, tu mamy też filter, Jon Snow, paladyni, no ale generalnie spójrzcie, po czasie bardzo ta topka się przeżonglowała, mam nadzieję, że na W58 też tak będzie, bo no w sumie teraz przeważają magowie, no ale lepsze to niż jakby przeważała klasa, z którą akurat serwer wystartował. Także ciekawostka, no ale dobra, tak jak mówię, rozstrzał statystyk bardzo fajny moim zdaniem, wolisz mieć, że tak powiem, większą bułę, to tej siły sobie troszeczkę więcej wbijasz aniżeli HP, więc to jest powiedzmy zrozumiałe. No i co? I generalnie bardzo fajna postać, jeżeli faktycznie nie wydałeś ani złotówki, to gratuluję, ciśnij sobie dalej, niedługo 500 poziom. Teraz ten kalendarz co 20 dni troszkę przyspieszył ten progres nawet dla graczy free to play, jeżeli chodzi o level, więc powodzonka. No a co? My lecimy dalej. Kolejna postać, serwer 34 Polski, Rajek Wojownik, 514 level. Masakra, nie? Bardzo, bardzo ładnie to wygląda tu. Top 13 w ogóle tego serwera. Rajek niestety troszeczkę inaczej to zgłoszenie wysłał, więc mam troszkę utrudnione, żeby to wszystko przeczytać. No ale dobra, powiedzmy, że się postaramy. Jeżeli chodzi o styl gry, to napisał, że gra free to play. Tu taka ciekawostka, kolejna osoba free to play, z tym, że tutaj na przykład widzę, że jest pozmieniany wygląd chyba troszeczkę itemków, chyba, że kolekcjonował jakoś ręcznie to, żeby to wyglądało tak samo, no budki są inaczej, wiadomo, ale tu jeżeli chodzi o inne itemki, no to z tego co widzę, nie wiem, może akurat mu się tak trafiło, w co wątpię, no ale to możesz tam się odnieść, Rajek, w komentarzu, jeżeli chcesz. No i co napisał więcej, dodatkowe informacje, jeśli chcesz dodać coś od siebie, mamy tak, gram od 2016 roku bez przerw, styl gry free
free to play z wyjątkiem kilkunastu doładowań SMS-em i jakiegoś pakietu w przeszłości. Ogólnie 2,5 prawie tysiąca grzyba kupione. Okej, no to tu mamy akurat sprecyzowane. Siła dobita prawie do 30 tysięcy, teraz planuję iść w statach 1:1. Pod Golda przeszedłem w okolicach 450 levela, pewności nie mam, bo wtedy gra pod Golda nie była tak modna jak teraz. No i dopisał, że ma kopalnię klejnotów na poziomie 71, kopalnię złota na poziomie 83, aura 65, pupile średnio 2,5 tysiąca karmień i runy E45. Na koniec dodam, że oceniałeś 2 lata temu moją postać w odcinku, dołączę do tej wiadomości screen wtedy, jak konto w tamtym czasie wyglądało, natomiast jakby screen nie doszedł, no to mi napisał, który odcinek, i ten odcinek był 10 lipca 2020 roku, więc minęły już, no powiedzmy, ponad 2 lata tak naprawdę, no bo to też były wtedy wakacje. Chciałbym, abyś pokazał, jak to konto się rozwinęło na przestrzeni czasu na grze free to play. Oczywiście, jeżeli to możliwe, wydaje mi się to być ciekawym kontentem. No i dobra, szczerze mówiąc, mogę wam to w tym momencie pokazać, tylko muszę sobie zapisać tego screena, tu mogłem w sumie to zrobić wcześniej, ale szczerze to tak jak mówiłem, miałem troszeczkę problem z rozczytaniem, ale dobra, za moment to zrobimy, no i okej, tutaj mamy screen, cyk, troszkę to ustawię pod odcinek, no i dobra, o, nawet tak możemy z boczku ustawić, pyk, żeby było jak to wyglądało wtedy, no i zobaczcie, tak jak mówię, troszeczkę ponad 2 lata temu, poziom 410, teraz już mamy 514, mamy 30, prawie 5 tysięcy sił, mamy prawie 28 tysięcy HP na tym screenie starym, no a teraz jak widzicie mamy 94 tysiące siły i prawie 80 tysięcy HP, to tak no pozmieniało się, no nie ma co ukrywać, przede wszystkim pozycja, zwróćcie uwagę, pozycja 39 wtedy była, teraz mamy już 13, no serwer 34 Polski tutaj raczej dość mocno wymarły, jeżeli mogę tak powiedzieć, mimo wszystko dużo osób tu pokończyło grę, dużo osób w topce było bez gildii swego czasu i tak dalej, no ale tak czy inaczej, jak na free to play, zobaczcie, że powoli tu się wspina rajek do góry, że tak powiem, no i ładnie mu to idzie, jeżeli faktycznie takiego ma małego mushroom spada, że tak powiem, no to bardzo, bardzo fajne konto, także kto chce, to sobie może zatrzymać tutaj, porównać, no a my lecimy do tutaj głównego konta, które jest bohaterem dzisiejszego odcinka. Jeszcze dodam, że ta aplikacja również była złożona 30 czerwca, więc no też troszkę czasu od tamtej pory na pewno minęło. Dobra, lecimy. Przede wszystkim co w opisie ciekawego? O, mamy kiedy wystartował, pod koniec 2016 roku. Tu wszystko kiedy ukończone, portal, 100 pupili, tornado, wszystkie tam osiągnięcia. Mamy już aurę wymaksowaną tak samo. Także kurde, bardzo fajnie się, bardzo w ogóle fajnie, że dodałeś to, bo ja bym szczerze mówiąc pewnie nie zapamiętał, że tam ponad 2 lata temu akurat byłeś na odcinku. W każdym razie bardzo, bardzo fajnie to wygląda, jak można sobie na przestrzeni czasu progres postaci porównać, takiego długiego oczywiście czasu, to raz, a dwa, jeżeli to jeszcze jest faktycznie free to play, to bardzo git. Nie masz wierzchowca, nie wiem czemu, to też w sumie teraz dopiero zwróciło moją uwagę, ale bardzo możliwe, że po prostu już dzisiaj wykorzystałeś awkę i żeby zaoszczędzić ten jeden dzień, to kupisz go sobie dopiero jutro, tak robią gracze free to play i to jest znana powiedzmy taktyka, więc mogło się akurat tak zdarzyć. No i dobra, tu jeżeli chodzi o opis twojej postaci, chyba wszystko przeczytałem, także możemy lecieć do sprawdzenia. Klaserka 99,5%, nie ma problemu, bardzo spoko klaser. Tutaj itemki mnie ciekawią, bo tu masz wszystko razy 11 ulepszone. To wygląda jakby to wszystko pasowało do setu, no a tu mamy buty, niby jest wrzucony w nie gem. Są to punkty życia 5%, ale nie są one wcale ulepszone. Możesz też, jeżeli oglądasz, to napisać z jakiego to powodu. Czy nie masz surek, czy no nie wiem, czy czekasz, chociaż, no nie, no są buty na pewno nowe, bo już ci dały około 30 statystyk w porównaniu do tych innych itemów. Chociaż nie, tutaj wisiorek ma 880, no nie wiem czemu tak wygląda, możesz też się odnieść do tej zmiany ewentualnej wyglądu tych itemów, bo też jestem ciekaw w sumie z czego to wynika, że set masz prawie cały taki sam, no ale dobra, lecimy. 28 tysięcy siły i 24 tysiące HP, więc z tego co widziałem, z tego co tutaj napisałeś, mówię, mam strasznie trudność to rozczytać, bo jakoś to zgłoszenie inaczej opisałeś. A, siła dobita prawie do 30 tysięcy i teraz planuję iść 1:1 stata. Okej, czyli rozumiem, że teraz w tym momencie dobijasz sobie po prostu tego HP do siły, jeżeli dobrze zrozumiałem, więc powiedzmy, że okej. Boczki 2300, tutaj szczęścia 2200, nie ma problemu, szczerze mówiąc, dlatego, że to jest dość stara postać, wtedy też z tymi bokami to troszkę inaczej wyglądało, także bardzo spoko postać, top 15 już tego serwera przebite, no i leć sobie cały czas, że tak powiem, do
przodu, tutaj w górę, wspina się w tym rankingu. Na pewno jako free to play nie jest to łatwe, no ale pokazuje, że da się i w ogóle gratulacje, że taką masz zaciętość sobie i tak sobie regularnie klikasz bez przerwy, jak sam zresztą napisałeś. No i co? I chyba tyle, nie? Nie ma do czego się przyczepić, można podziwiać, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 50 międzynarodowy. Jest to również postać poprzedniego kolegi, czyli Rajka. Tutaj napisał, że już gra Echo, zresztą poziom 421 na W50, także bardzo ładny ten level, nie ma co się oszukiwać. No tu już wiadomo, że to na pewno nie jest free to play. No i dopisał jeszcze, że gram od początku serwera, styl gry free to play, planuję bardzo długą grę na tym serwerze. O kurde, to tu mnie trochę zaskoczył, bo jak był styl gry, to napisał Echo, a potem napisał, że styl gry free to play. To nie wiem, może tu jakiś miscommunication wystąpił. W każdym razie napisał, że twierdza Salka 20, kopalnia 19, akademia 20. To było również 30 czerwca zgłoszenie, więc też na pewno sporo się pozmieniało od tamtego czasu. No i teraz tak, więcej informacji nie ma z tego co widzę, no ale tu raczej styl gry na pewno Echo. Zwróćmy uwagę, że jakby nie patrzeć, postać jest dość wysoko w rankingu, bo to jest serwer w miarę świeży, powiedzmy, zresztą z bardzo wysokim poziomem, także nie ma co się dziwić. No i co, grasz tutaj Magusiem i itemki widzę, że poulepszane razy 12, więc wszystko równomiernie, bardzo fajnie. 98 ponad procent klasera, więc jak na ten poziom to jest git. Boczki po 1400, szczęście niecałe 1100, więc tego szczęścia możesz tam ewentualnie trochę dobić, bo tu pamiętamy, że poziom przeciwnika się liczy, więc powiedzmy z 200 podstaw tu możesz wrzucić w wolnym czasie. Boczków już bym nie ruszał. Inteligencja 11 tysięcy i HP masz 5500, czyli inty masz około 2 razy więcej od HP. Ja również na ten moment na swoim magu tak idę, więc jak najbardziej w porządku. Dobra, w opisie coś mamy. Aha, w opisie również tu pewne osiągnięcia postaci, kiedy wystartował, kiedy jakieś levele. O, robi tutaj przerwę od lochów od 394 levela. To też ciekawostka. No fajnie, akurat fajnie. Nie wiedziałem, tutaj Rajek widać po nim, że jest duże samo zaparcie, więc ciekawe jak znowu ta postać za powiedzmy tam 2-3 lata będzie wyglądać, jeżeli chodzi o to W50, ale bardzo fajna postać, również za bardzo nie mam do czego się przyczepić. No i co, możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 31 Polski, no i mamy bardzo mocny akcent na koniec. Ja tego nie robię specjalnie, od razu mówię, nie tam zostawiam te postacie specjalnie na koniec czy coś, tylko po prostu lecę od najstarszego zgłoszenia do najnowszego, więc tak się po prostu ułożyło. Jest to już ostatnia postać w tym odcinku. No i mamy Zlotansa, którego w ogóle nikt kojarzy, nie wiem skąd, ale nie wiem, czy się gdzieś tam przebijał na YouTubie, czy gdzieś. W każdym razie top 1 zwiadowca tego serwera. No serwer 31 Polski bardzo stary, natomiast tutaj przewagę nad top 2 widzimy ogromną, czy to pod względem czci samej, czy to nawet pod względem leveli, więc zdecydowanie bardzo ładnie tutaj Zlotans sobie ciśnie. No i co mamy? Styl gry Echo, dodatkowe informacje. Grę zacząłem pół roku po starcie serwera. Do poziomu 560 grałem Echo, od 560 poziomu gram free to play, okej, no właśnie, bo tutaj tak mi się trochę gryzł ten tygrys z tą grą Echo, ale teraz już wszystko jasne. Mogę dodać, że kopalnię złota mam na 100 poziomie, kopalnię klejnotów na 89 poziomie. Mam również wykarmione pupile do maksa oraz nadmiar jedzonek po prawie 2000 w każdym środowisku. Pozdrawiam. Pozdrawiamy oczywiście również, pupile sobie trzymaj, w sensie te jedzonka, dlatego że jak dobrze pamiętam, to chyba na levelu 632 możesz już tu na spokojnie te jedzonka, których masz nadmiar, wymieniać na potki i te potki będą kosztować 10 milionów golda, więc w ten sposób sobie możesz naprawdę dużo golda zarobić z tych potek. To taka moja anegdotka, ale podejrzewam, że o tym wiesz. No i co? Kurde, bardzo fajna postać, bardzo fajny zwiad. Jak widać, stary serwer nie wymaga tego, żeby mieć legendarne gemy największe. A tu w ogóle nie wiem, czy to nie jest czasem, czy to nie są itemki do awki, z tego co patrzę, bo tu mamy jakąś premię do złota i tak dalej, więc może masz jednak te wszystkie legendarne itemy, a tutaj sobie tego po prostu podrzucałeś. Nie wiem, nie ma to znaczenia. W każdym razie, jak widzicie, nawet tutaj gierka na tygrysie, a i tak bardzo duża przewaga nad kolegą top 2. No i dobra, może przede wszystkim opis. Mrok, Góra Olim 9 na 10, karczma mrocznych sobowtórów 10 na 10, czyli zostały mu jeszcze tylko i wyłącznie 3 lochy, żeby skończyć wszystkie lochy, żeby już zamknąć tu w ogóle tą zakładkę lochów. Nie widzicie za bardzo, ale teraz pokazuję. No i co możemy tutaj więcej obczaić? Potki, jak widzimy,
No takie jak na free to play, jakie mu tam polecą, to sobie zakłada. Klaserka 100%, więc oczywiście git. No i co? Itemki widzę, że masz ulepszone tam razy 10, razy 12. No i tutaj broń razy 9, ok, więc itemki masz tak różnie poulepszane. Lepiej to wszystko trzymać równomiernie, ale też mi się ciężko odnosić, bo mówię, nie wiem czy to nie jest po prostu założone jak u dawki tylko i wyłącznie. Także tak to wygląda. Boczki 3300, szczęścia 2700, ale bardzo stara postać, więc no nie ma za bardzo co się do tego odnosić. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, już troszkę to inaczej po prostu wyglądało w tym starym shake'sie, że tak powiem, inaczej te boki były traktowane. No i mamy 104 tysiące zręczności i prawie 56 tysięcy HP, więc no potężne te statystyki. Jak już w podstawie wlatuje 100 tysięcy, no to już jest coś, to już jakoś wygląda, więc bardzo, bardzo ładny zwiadowca. Nie mam totalnie do czego się przyczepić, tak jak mówię, stary serwer, nie musimy tu grać, nie wiem, na 50% wierzchowcu, na tam, wiecie, samych najlepszych runach, najlepszych berylach i tak dalej, bo i tak można to top 1 sobie wbić, chociaż no wiadomo jak to wygląda, no ale tutaj, o, tu na przykład też kolega nie ma jeszcze wszystkich legendarnych gemów, także no na tych starych, zwłaszcza polskich serwerach, nie jest to wcale takie, nie jest ten poziom taki nie wiadomo jaki, nie wiadomo jak wysoki, nie wiadomo, że tu już gra ma swoje lata. Tu w ogóle zobaczcie jak ta topka, tu mamy w top 10 dwie osoby bez gildii, czyli już pewnie po prostu skończyły grę. Tak więc generalnie tak to po prostu wygląda. No ale bardzo ładna postać, nie umniejszając ci nic tutaj. Swoją drogą ciekawe, że przeważnie jest tak, że jak ktoś zaczyna, jest młodszy, grać na swojej postaci, to gra tam wiadomo free to play, no bo tam nie ma kaski, żeby dać na grzyby i tak dalej, a potem jakby z czasem zaczyna przechodzić na jakieś eko, czy na jednak grzybiarza, jak tam staje się dorosły i w dalszym ciągu gra i tam jakieś pieniądze może sobie pozwolić wydać na gierkę, a ty tutaj zrobiłeś na odwrót, że najpierw grałeś eko, a teraz przeszedłeś na free to play. No ale z drugiej strony i tak masz top 1 na tym serwerze i tak tutaj sobie możesz dla własnej satysfakcji śrubować tą postać, więc myślę, że nie ma też co się faktycznie napinać. Tyle, dziękuję wam pięknie za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że się podobało. Nagrania mi wyszło 50, prawie 3 minuty, pewnie wyjdzie z pół godziny albo nawet mniej po wycięciu wszystkiego i tak dalej. Kończymy tą mocną postacią dzisiejszy odcinek. Przypominam, jeżeli chcecie się zgłosić do kolejnego, to wbijacie na Discorda kanał boty, przypięte wiadomości, macie tam bota z przedstawieniem postaci, zadacie mu na kilka pytań i wasze zgłoszenie do mnie dociera. Jeżeli jesteście wspierającym na YouTubie albo subskrybującym na Twitchu, to możecie zgłosić jaką tylko postać chcecie, a jeżeli nie należycie do tego grona, no to wtedy zgłaszacie postać taką, która ma minimum 400 poziom, żeby to jakoś po prostu na odcinku wyglądało. Wszystko, piszcie w komentarzach, która postać dzisiejszego odcinka wam się najbardziej podobała, zostawiajcie kciuka w górę, pamiętajcie o tym, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, możecie subskrybować, dzwonić. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, a przedstawienie postaci nie wiem w sumie kiedy, może trochę nadgonię powiedzmy te zgłoszenia, bo tu jak sami widzieliście były z końcówki czerwca, niektóre tam nawet z połowy czerwca, więc może to trochę nadgonię i niebawem nagram kolejny odcinek, zobaczymy jak to wyjdzie, no ale nieważne, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!